Witam serdecznie, moi drodzy, w kolejnym odcinku filmów z serii Twój jedno ślad zanim zepsujesz. Dzisiaj troszeczkę chciałem opowiedzieć o układach zaponowych, ponieważ dostaję mnóstwo maili, setki maili z informacją, co się dzieje, ponieważ skuter odpala ze startera nożnego, ale z elektrycznego już niestety nie odpala. Można kręcić, czy ciepły, czy zimny, nie odpala. Ale na początek troszeczkę o tym, co to jest za zapłon, jak on jest nazywany, jak działa. Więc rozmawiamy o zapłonie, typowo zapłonie CDI. Teraz troszeczkę teorii na ten temat. Zapłon CDI to jest taki skrót z angielskiego Capacitor Discharge Ignition. Nie wiem, czy to dobrze wypowiedziałem, ale myślę, że tak, ewentualnie mnie poprawcie. W wolnym tłumaczeniu na polski kondensatorowy układ zapłonowy. Układ zapłonowy, w którym tworzenie iskry elektrycznej wykorzystuje się prąd płynący w wyniku rozładowania kondensatora. W elektronicznych układach kondensatorowych załączenie przepływu prądu jest wykorzystywane zazwyczaj przez tyrystor. Dlatego nazywane są też układami zapłonowymi tyrystorowymi. Często stosowane są w motocyklach, jak wiecie, kosiarkach, pilarkach łańcuchowych, innych urządzeniach wykorzystujących niewielkie wysokoobrotowe silniki spalinowe, a także silniki z tłokiem obrotowym. Pierwotnie opracowane w celu ominięcia długich czasów ładowania związanych z dużą indukcyjnością cewek zapłonowych. Teraz troszeczkę historii na ten temat. Próby wykorzystywania energii zgromadzonej w kondensatorze do wywołania iskry na świecy zapłonowej były podejmowane już w XIX wieku. Ale pierwsze niezawodne układy CDI pojawiły się w latach 50. razem z innymi elektronicznymi układami zapłonowymi. Pierwszy seryjny motocykl wykorzystujący zapłon CDI był produkowany przez firmę Kawasaki. Oczywiście, jak widzicie, Japończycy znowu są pierwsi i lepsi. Pod koniec lat 60. rząd Stanów Zjednoczonych wprowadził regulacje wymuszające przestrzeganie standardów dotyczących emisji spalin. W rezultacie opracowano coraz to nowe systemy zapłonu, a od lat 70. zapłony CDI wyparły klasyczne zapłony kontaktowe ze wszystkich mniejszych silników spalinowych, wliczając w to motocykle Honda Cup używające systemu CDI. Tutaj akurat widzimy taki moduł CDI. Ja pokażę Wam moduł troszeczkę tak w innej wersji z odsłoniętymi w środku tymi elementami, żebyście mogli sobie zaobserwować, jak to mniej więcej w środku wygląda. Tutaj na zdjęciu widzimy klasyczny moduł CDI, gdzie widać kondensator, tyrystor, jednopołówkowy układ prostujący, diody prostownicze, oczywiście kondensator, oporniki, diody i tak dalej. To jest akurat taki prosty moduł CDI, który stosowany jest w większości chińskich pojazdów, w silnikach GY6, w silnikach 2T, no i w tych wszystkich innych wynalazkach z silnikami 139 FMB, chociaż one mają troszeczkę inną budowę. Podejrzewam, że o tym na pewno jakiś materiał kiedyś będzie. Zasada działania takiego układu z zapłonem CDI w większości samochodowych układów zapłonowych to układy indukcyjne, które wytwarzają wysokie napięcie zasilające świecę zapłonową. Wykorzystują indukcyjność cewki zapłonowej, kiedy prąd płynący przez uzwojenie pierwotne tej cewki zostaje odłączony. Energia zgromadzona w polu magnetycznym cewki próbuje przeciwstawić się zmianie natężenia tego prądu, powodując gwałtowny wzrost napięcia. W systemie CDI ładunek gromadzony jest w wysokonapięciowym kondensatorze, rozładowywanym w momencie zapłonu przez cewkę zapłonową. Typowy moduł CDI zawiera mały transformator, obwód ładujący z półokresowym prostownikiem, obwód wyzwalający zbudowany w oparciu o tyrystor i główny kondensator. Napięcie zasilające jest podwyższone od 200 do 6 V przez transformator, z którego prąd elektryczny płynie do obwodu ładującego i ładuje kondensator. Jednopołówkowy prostownik w obwodzie ładującym zapobiega rozładowaniu kondensatora, gdy napięcie zasilania spada,
czas ujemnego półokresu, w którym kondensator nie jest ładowany, to optymalny moment wyzwalania układu zapłonowego. Po podaniu na bramkę tyrystora impulsu z układu wyzwalającego, tyrystor zamyka obwód kondensatora i cewki zapłonowej. Kondensator zostaje gwałtownie rozładowany przez pierwotne niskoindukcyjne uzwojenie cewki zapłonowej. Impuls napięcia na cewce pierwotnej indukuje na cewce wtórnej napięcie do 40 kV. To jest 40 000 V, moi drodzy. Dosyć wysokie napięcie. Napięcie to jest podawane na świecę zapłonową i powoduje oczywiście wyładowanie elektryczne, prowadzące do zapłonu mieszanki. Spadek natężenia prądu w cewce indukuje w niej napięcie o kierunku przeciwnym do pierwotnego. W celu rozładowania tego napięcia stosuje się diodę umożliwiającą przepływ prądu w cewce w zależności od rozwiązania układu miejsca przyłączenia dodatkowej diody. Energia rozładowania kondensatora może oscylować pomiędzy energią zawartą w indukcyjności cewki a energią kondensatora, przedłużając czas trwania iskry. Albo w drugim przypadku wykorzystywać tylko rozładowanie energii cewki. Po tym wyładowaniu cykl ładowania kondensatora rozpoczyna się od początku. I tak w około, i tak w koło, i tak w koło. W układzie AC-DCI moduł zapłonowy pobiera przemienny prąd bezpośrednio z osobnego uzwojenia umieszczonego w alternatorze. Za chwilę Wam pokażę, jak to wygląda. AC-DCI jest często wykorzystywanym najprostszym systemem CDI. Jak widzicie tutaj, pokażę Wam teraz tę cewkę, która zasila moduł zapłonowy. To jest cewka, akurat to jest troszeczkę z innego, to nie jest GY6, ale wszystkie mają podobną zasadę działania. Te cewki mamy tutaj przeznaczone do ładowania akumulatora i zasilania świateł. To akurat jest dwufazowa prądnica, ale już światła są zasilane z akumulatora. Tutaj widzimy koło zamachowe. Oczywiście w środku są magnesy już dosyć mocne, nie tak jak kiedyś, więc te prądnice mają troszeczkę większe wydajności. Tutaj widzicie taki język, to jest punkt wyzwalania zapłonu, a to jest impulsator, który jak w momencie mijania się tego otwiera, podaje na tą bramkę tego tyrystora w środku wewnątrz modułu CDI i wyzwala tą iskrę. Ja Wam to pokażę na schemacie. To jest schemat takiego prostego układu zapłonowego CDI. Moi drodzy, jak widzicie, z lewej strony macie koło magnesowe z magnesami wbudowanymi, cewka zasilająca, moduł. Tutaj po tej czerwonej gałęzi, jak widzicie, to jest ten przewód. Z reguły jest to kolor w tych pojazdach czarny z czerwonym paskiem. Oczywiście w środku mamy kondensator, tutaj mamy cewkę z zapłonową z kolei, tutaj w środku mamy tyrystor, a tutaj z dołu widzimy, jest narysowane koło zapłonowe z punktem wyzwalania, tutaj jest impulsator i oczywiście ten przewód fioletowy, który tutaj widzicie, jest on zazwyczaj niebieski z białym paskiem lub czerwony z białym paskiem. Jest to, moi drodzy, gałąź impulsatora. No oczywiście wyłączenie tego zapłonu całego następuje poprzez zwarcie do masy wyłącznikiem cewki zasilającej moduł zapłonowy. To by było na tyle teorii, moi drodzy, na ten temat, a teraz pokażę Wam to w praktyce, jak to wygląda, jak powinny wyglądać parametry ustawienia impulsatora itd., itd. Moi drodzy, tutaj troszeczkę w praktyce Wam to pokażę. Widzimy tutaj typowy układ zapłonowy CDI w silniku 139 QMB. GY6, czterosuwowy silnik oczywiście. Jak widzicie, jest tutaj koło magnesowe. Tutaj jest punkt wyzwalania iskry. Widzimy tutaj impulsator. Powiem teraz, co jest najczęstszym powodem tego, że z nogi pali, ze startu na nożnego ten skuter pali, a nie pali z startera elektrycznego.
Na pewno spotkaliście się z takimi przypadkami, że wymienialiście moduły, cewki, moduły zaponowe, cewki zaponowe, oprócz cewek w silniku oczywiście, a skuter jak nie palił, tak nie pali na elektryczny rozrusznik. Moi drodzy, sprawa jest prozaicznie prosta. Nie wszystkie te moduły są identycznie wykonane, ponieważ troszeczkę różnią się parametrami. Jak wiecie, jest to wyprodukowane na Dalekim Wschodzie, więc taki tani moduł za 8-10 zł, który możecie kupić na Allegro, no, jakie może mieć parametry, skoro on kosztuje 10 zł, prawda? Na pewno ma jakieś parametry, no ale podejrzewam, że elementy, z których jest wykonany, mają dużo do życzenia. Moi kochani, najczęstszym takim problemem, przez który nam nie odpala pojazd, jest za duża odległość impulsatora, to znaczy takiego dzióbka tam. Ja postaram się pokazać to po świece latarką. Może to będzie widać, jak zoomujemy troszeczkę. No, może nie będzie widać, bo nie widać tego, ale po świece, jak widać, z tyłu wystaje tutaj taki metalowy, przepraszam, taki metalowy język. To jest taki wałek okrągły, który jest namagnesowany, moi kochani. I teraz, jeśli odległość tego języka, tego impulsatora głównie, tego kawałka metalu, od tego punktu wyzwalania jest za duża, czasem jest to więcej niż nawet 2 mm, moduł po prostu dostaje za słaby impuls elektryczny, którego po prostu nie odczytuje i nie wyzwala iskry, prawda? Dlatego odległość prawidłowa tej przerwy, tego odstępu między punktem wyzwalania zaponu a impulsatorem, to jest nie mniej niż 0,75 mm. Moi drodzy, prosto można to sobie sprawdzić chociażby nożykiem do tapet. Takim nożykiem do tapet to też kiedyś sprawdzałem. Można użyć szczelinomierza. Jeśli nie macie nóż do tapet wkładamy, to akurat jest to ustawione prawidłowo. To mamy 0,75 mm, więc nie więcej, nie mniej niż milimetr, moi drodzy. Nie więcej niż milimetr od odległości między punktem wyzwalania a impulsatorem. Wtedy iskra na pewno będzie. Zdarza się tak właśnie, że ta iskra jest, jeśli kręcicie tym rozrusznikiem. Ona na powietrzu będzie, ale przy sprężaniu po prostu ona gaśnie, ta iskra, dlatego że jest też za słaby punkt prąd wyzwalania tego zaponu na ten tyrystor. Napięcie takie tutaj, napięcie generowane przez impulsator w szczycie wynosi do 3,5 V. To jest bardzo szybki impuls. Ja postaram się to kiedyś pokazać na oscyloskopie, moi drodzy, bo jedynie oscyloskop jest takim bardzo precyzyjnym urządzeniem, które potrafi to wychwycić z pomiarem jednorazowym, ewentualnie jakiś dobry miernik cyfrowy z wypełnieniem. Więc myślę, że ten film komuś pomoże, moi drodzy, zanim zaczniecie rozwalać instalację elektryczną, zanim zaczniecie ciąć kable, wymieniać, kombinować, zacznijcie od sprawdzenia przerwy na impulsatorze. Ja postaram się, moi kochani, opracować jakiś materiał, film na temat diagnozowania tego. Ja już to kiedyś tam mówiłem, pokazywałem, ale no wiadomo, nie każdy z Was ma miernik z wypełnieniem albo oscyloskop. Taki miernik dobry kosztuje około 600-700 zł, a oscyloskop no to już są kwoty rzędu tysięcy. Także na pewno powie ktoś, że są oscyloskopy, które są tańsze, no ale wiadomo. Więc moi kochani, podsumowując ten cały materiał, jeśli macie problem z iskrą, nie kombinujcie z instalacją. Wymieniliście moduł, cewkę, sprawdźcie na pierwszy rzut po wymianie modułu, bo zdarza się tak, że ten pojazd działa i przestał działać. Po wymianie modułu sprawdźcie odległość tutaj, która powinna być między punktem wyzwalania zaponu a impulsatorem. Moi drodzy, jeśli Wam się podobał ten materiał, poproszę łapki w górę oczywiście, subskrybujcie mój kanał, zapraszam do subskrypcji oczywiście i nie zapomnijcie nacisnąć przycisku takiego dzwoneczka koło okienka subskrybuj, żebyście byli powiadomieni o wszystkich nowościach na moim kanale. Moi drodzy, bardzo Wam dziękuję za uwagę, pozdrawiam serdecznie, mam nadzieję, że chyba udało mi się to dosyć dobrze i obrazowo wytłumaczyć.